Co roku w różnych miejscach ziemi kłodzkiej odbywają się spotkania tradycji wielkanocnych. Rok temu takie spotkanie odbyło się w Ścinawce Średniej. W tym roku organizacją 16 spotkań tradycji wielkanocnych zajęło się Stronie Śląskie, a cała impreza odbyła się w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. Organizatorami imprezy była gmina Stronie Śląskie, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła małżonka prezydenta RP, Anna Komorowska. Jest to niewątpliwie największa impreza na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o stoły wielkanocne, a myślę, że moglibyśmy zaryzykować, że w Polsce, bo to jest jeden z największych powiatów w Polsce, którym w dodatku jest bardzo dużo kół gospodyń. Także wszystko to wygląda na to, że to jest naprawdę coś na skalę ogólnopolską. Zaprezentowano około 100 przystrojonych stołów wielkanocnych, na których znajdowały się świąteczne potrawy. Stoły zostały przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z następujących gmin powiatu kłodzkiego: Stronia Śląskiego, Radkowa, Nowej Rudy, Bystrzycy Kłodzkiej, Kłodzka, Międzylesia, Szczytnej i Lądka Zdroju. Są to, tak jak nakazuje tradycja, i baby drożdżowe, i pasztety, i baby mięsne, i baranki, i kaczka jest w galarecie, i no wszystko, co jest związane z tradycją. A co by pani takiego szczególnego poleciła na taki stół wielkanocny? Jaką potrawę? Na stół wielkanocny typowo tradycyjny to jest barszcz biały, nie? Ale w związku z nowoczesnością, no to takie zawijce z kurczakiem, to jest też na bazie jajka i to są bardzo smaczne potrawy. Myśmy zgłosili chęć organizacji tych stołów, a to się wiąże z tym, że właściwie w tym obiekcie, w którym się znajdujemy, czyli w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, dawnym budynku zniszczonego dworca kolejowego, obchodzimy dwulecie funkcjonowania tego ośrodka. W związku z tym, że państwo podjęliście się organizacji, to jest trudna logistycznie impreza, bo ja zauważyłem, że nie tylko tutaj, w tym miejscu, ale też na zewnątrz jest specjalny namiot. Bardzo dużo osób przyjechało dzisiaj. Chyba nie spodziewaliście się tak dużej ilości osób? Nie, wiedzieliśmy, ile osób przyjedzie, bo to przygotowania były dużo wcześniej i otrzymaliśmy potwierdzenia, że będzie 100 stołów i na tyle się przygotowaliśmy, plus inni wystawcy, około 20 różnych podmiotów, także 120 partnerów jest tutaj w dniu dzisiejszym. W tym roku swoje kulinarne zdolności zaprezentowały również koła gospodyń wiejskich z innych regionów Polski, na przykład z powiatu trzebnickiego, czy też z gminy Chodzież, jak również z zagranicy, z Węgier i Czech. Co tutaj jest na tych stołach? No co tady je? Tady dort, są tady háčkované vajíčka, bábovka, beránek, narcisky, břízový zajíce, velikonoční ty, no, cukroví. Czy w Czechach też jest taka tradycja wielkanocna, taka jak w Polsce, że tak obchodzicie? No, ale u nás to v Polsku není. Ještě tady máme pomlásky. Jo. A u nás se chodí, na Velikonoce chodí hoši, že jo, koledovat a děti a ženy jako takhle. To je největší tradice tyhle ty Velikonoce. A vajíčka. Wszystkie udekorowane stoły wraz z potrawami świątecznymi brały udział w konkursie i były oceniane przez sponsorów nagród. Główną nagrodę ministra rolnictwa i rozwoju wsi odebrała Rada Sołecka z Gaworowa. Nagrodę Dolnośląskiego Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu otrzymała gmina partnerska Stronia Śląskiego, Szyszko z Węgier. Wśród sponsorów nagród znaleźli się m.in. posłanka Monika Wielichowska i senator Stanisław Jurcewicz, którzy wręczyli nagrodę dla sołectwa Romanowo. Nagrodę starosty powiatu kłodzkiego otrzymało koło gospodyń wiejskich Stronie Śląskie Wieś. Nagrodę przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszka Babuli otrzymało koło gospodyń wiejskich z Krosnowic. Nagrodę również ufundowała Kancelaria Notarialna Urszuli Makarskiej. W programie imprezy oprócz prezentacji tradycyjnych stołów wielkanocnych rozstrzygnęły się liczne konkursy, takie jak Najładniejsza Pisanka Wielkanocna. Konkurs ten wygrała Julita Kwinta. Najładniejsza palma wielkanocna. Konkurs ten wygrało koło gospodyń wiejskich w Stronie Śląskie Wieś. W tym roku w ogóle palmy uwieźliśmy zupełnie inaczej niż poprzednie lata, bo startujemy już po raz czwarty. Poprzednie też zdobywały drugie miejsca wyróżnienia, ale w tym roku nastawiliśmy się na kolorowość traw w
ogóle, bardziej jest kolorowa, bardziej taka żywa, no, miła, żywa. Żywa, wesoła, bo tamte były takie z tamtych traw, co robimy wcześniej, były takie smutne, w kolorach brązu przeważnie, a ten rok po prostu zmieniliśmy styl kolorów. Odbyły się również takie konkursy jak najładniejszy plakat wielkanocny, który wygrała Michalina Tomasiewicz z zespołu szkolno-przedszkolnego z Wambierzyc, czy też konkurs na najładniejszy koszyk wiklinowy. Konkurs ten wygrała Marzena Balicka ze Stronia Śląskiego. Koszyk, które są tutaj za mną prezentowane, powstały podczas warsztatu, które zorganizował CETIK w Stroniu Śląskim. W warsztatach brały udział osoby dorosłe, jak i dzieci, które chciały nauczyć się sztuki wikliniarskiej. Tradycja tych stołów mówi to, że oprócz tego kulinarnego poczęstunku, tego co podniebienia się czerwieni, są jeszcze występy zespołów z tych gmin, które tutaj przedstawiają swoje stoły. Na scenie m.in. wystąpiły takie zespoły ludowe jak Siekiereczki ze Starego Gierałtowa, gmina Stronie Śląskie, Wilczanie z gminy Bystrzyca Kłodzka, Kumy z Krosnowic, Skrzynczanki, gmina Lądek Zdrój, Międzylesianie z gminy Międzylesie, Strzeszowianki z powiatu Trzebnickiego, czy też Koła Gospodyń Wiejskich z Zikowca, gmina Nowa Ruda. Dodatkową atrakcją był pokaz ludowego tańca irlandzkiego w wykonaniu Szkoły Tańca Irlandzkiego Anne-Marie Cunningham. Dzisiaj w programie będzie tradycyjny taniec irlandzki, zarówno w miękkich butach, czyli w baletkach, i w butach do stepu, czyli irlandzki step. Dlaczego Państwo zdecydowaliście się na to, że dzisiaj będą takie występy w iście irlandzkim stylu? Dzień Patryka jest, przypada na jutrzejszy dzień, więc przy okazji no, zorganizowaliśmy ten taniec, żeby zapromować Irlandię w Polsce. Chciałem bardzo serdecznie podziękować szczególnie pracownikom Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, ale nie tylko, strażakom, policjantom, tym wszystkim wolontariuszom, którzy przyczynili się do tego, że ta impreza mogła tutaj powstać i mogła funkcjonować. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w tej imprezie, za to, że chcieliście przygotować swoje stoły, wszystkim gościom, że chcieliście nas zaszczycić swoją obecnością, ale jednocześnie za to, że chcieliście ufundować nagrody, bo ja myślę, że warto było ufundować nagrody za ten trud, za to przygotowanie, za tę tradycję. I na zakończenie. Proszę Państwa, życzę Państwu wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych, które podążają do nas już bardzo szybko, bo za 2 tygodnie będziemy mieli te same stoły u siebie w domu. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. A za rok odbędą się kolejne 17 spotkania tradycji wielkanocnych. Organizatorem tej imprezy będzie miasto Kłodzko. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.